Cześć, dzień dobry, moi podcastowicze, z tej strony Wiktor Doktor, a to jest podcast BSS bez tajemnic. Dzisiaj spotykamy się w odcinku numer 38. I dzisiaj opowiem Wam o pewnym raporcie. Raporcie, który nazywa się The Future of Work. I jest to publikacja, która trafiła w moje ręce w ubiegłym tygodniu, tak naprawdę na mój monitor. Dlatego, że raport jest dostępny w wersji elektronicznej. Jego autorem jest firma Talent Alpha. Jest to dosyć młoda firma, bo powstała w listopadzie 2018 roku. Wtedy została wpisana do KRS-u i przez ten rok czasu już dosyć mocno udało jej się pokazać na rynku i przygotować chociażby to opracowanie, o którym dzisiaj będę wam mówił. Raport The Future of Work został przygotowany przez grupę ekspertów, a, jego, a wstęp do tego raportu robi Przemek Berend, czyli jeden z założycieli Talent Alpha. Raport opisuje siedem czynników wpływających i kształtujących rynek pracy w przyszłości. Jest to jedna z nielicznych publikacji, która została przygotowana Naprawdę w bardzo transparentny sposób. Ma konkretne, jasne sekcje z wprowadzeniem przez jedną konkretną osobę. Później jest uzupełniona o dodatkowe elementy, o których za chwileczkę Wam powiem. Sama publikacja zawiera 32 strony. Wstęp do niej, tak jak wcześniej wspomniałem, zrobił Przemek Berendt, czyli szef i założyciel Talent Alpha, który kończy swoje słowo wstępu takimi słowami jak Welcome to the Future of Work. I taki właśnie jest ten raport. Także wstęp jest dokładnym otwarciem całej publikacji, i e, można na podstawie późniejszych stron zobaczyć, jaka czeka nas przyszłość pracy, albo jak bardzo jest to prawdopodobne. Sam raport dzieli się na 7 sekcji. Każda z nich ma kilka stron. W zasadzie na każdą z nich przeznaczono po dwie trzy rozkładówki, które w bardzo transparentny sposób przekazują całą treść. I co to są za sekcje? Te sekcje dotyczą takich zagadnień jak technologia, infrastruktura biurowa, procesy, kultura, nowe modele biznesowe. Umiejętności, ale także i kwestia związana z polityką a w zasadzie taktyką biznesową. Każda z tych sekcji składa się ze wstępu i infografiki dedykowanej do każdej z części. Oprócz tego uzupełniona jest komentarzem eksperckim oraz listą rekomendacji i te rekomendacje dotyczą bardziej konkretnych firm produktów. Wciąż bardziej firm i ujęte są pod takim jednym zbiorczym hasłem: Keep an eye on, czyli abyśmy zwracali, aby czytelnik tego raportu zwrócił uwagę na rekomendacje, które tutaj Talent Alpha swoim subiektywnym podejściem przedstawił w tymże raporcie. Ale muszę przyznać, że jak zapoznałem się z tymi sugerowanymi, rekomendowanymi, Firmami, no to rzeczywiście są to podmioty, które warto jest mieć na oku, jak to zresztą sami autorzy mówią. Raport jest okraszony kilkoma komentarzami, które znakomicie uzupełniają całą treść raportu, dlatego że osoby, które są dobrane do komentowania, bardzo dobrze pasują do każdej poszczególnej sekcji tego raportu. No i kto jest w gronie takich komentatorów? Jest Piotr Wiśniewski z DB77 Consulting. Jest Katrina Kostic-Samen z KKS Savils. Jest Tony Saldanka z Transformant. Jest też Sandra Hanke z firmy Hayes. Sam autor raportu, czyli Przemek Berendt z Talent Alpha, również komentuje jedną z sekcji. Jest jeszcze Brian Wallins z Staffing Industry Analysts. Oprócz tego Aid McCormack z Digital Readiness Institute i całość zamyka swoim komentarzem Marek Benio z Inicjatywy Mobilności Pracy. Także szerokie międzynarodowe grono komentatorów tejże publikacji. Co w raporcie możemy jeszcze znaleźć? Możemy znaleźć tam przykłady związane z sztuczną inteligencją, która ma wpływ na pracę. Możemy zapoznać się z listą wymieniającą roboty Humanoidalne, ale także i technologię stosowaną w biurach. Także wszystko jest opisane w konkretnych bullet pointach. Nie za dużo lania wody, raczej same konkrety, żeby, żeby czytelnik tego raportu mógł dojść bardzo szybko do tych informacji, które potrzebuje. Na całym świecie mówimy w tej chwili o niedoborze talentów, a w raporcie autorzy powołują się wręcz na dane mówiące, że do 2030 roku światowe braki talentów sięgną aż 85 milionów ludzi. No i aby na to zaradzić, autorzy wskazują listę najbardziej pożądanych kompetencji. Także warto jest sobie tutaj zobaczyć, co to są za kompetencje, które talent Alfa nam doradza. W raporcie też znajdziemy wiele innych ciekawostek i informacji z tych sekcji, o których Wam wcześniej mówiłem, czyli związanych z technologią, infrastrukturą biurową, procesami, kulturą, nowymi modelami biznesowymi, umiejętnościami, czy też polityką e, biznesową. Także wszystko skrupulatnie przedstawione. Warto jest ten raport wziąć na kilka minut przed siebie, zapoznać się, jak autorzy widzą świat, świat związany z przyszłością, Grazie. No dobra, sam raport powstawał oczywiście pod nadzorem Talent Alpha, ale brało przy nim udział kilka różnych organizacji, które tutaj są wskazani jako partnerzy tego opracowania. A wśród partnerów są takie firmy jak DBR77, DRI, Hayes, KKS Savils, Transformant oraz Inicjatywa Mobilności Pracy. Te wszystkie organizacje zostały jeszcze wsparte dodatkowo przez kolejne podmioty, dzięki którym raport szerzej poszedł w świat. A w tej grupie mamy takie organizacje jak APS Co, Next Economy, Zip Economy, Outsourcing Portal, Outsourcing and More Magazine, State of Globe oraz Data Natives. Więc dosyć szerokie grono. Raport jest dostępny od ubiegłego tygodnia w sieci. Mówimy tutaj o pierwszym tygodniu listopada. Jeżeli odsłuchujesz tą wiadomość później, no to, to żebyś miał jakiś punkt odniesienia. Pokazał się po raz pierwszy ten raport w dniu szóstym. Listopada 2019 roku. Raport jest oczywiście dostępny w internecie. A do opisu tego dzisiejszego odcinka dołączę Wam bezpośredni link do raportu oraz do strony Talent Alpha. Myślę, że tą stronę też warto jest monitorować. Raport jest bezpłatny, można go bez żadnych przeszkód pobrać ze strony internetowej i zdecydowanie rekomenduję zapoznanie się z nim. Słuchajcie, to na tyle. Bardzo Wam dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną i że mogłem się z Wami podzielić informacjami o kolejnym ciekawym raporcie, jakim jest The Future of Work Report autorstwa Talent Alpha. Mam nadzieję, że część z Was będzie miała okazję się z nim zapoznać, wyciągnąć wnioski, skontaktować się z autorami w przypadku pytań i że pomoże on Wam zbudować pogląd na to, jak może wyglądać przyszłość rynku pracy, bądź przynajmniej teorie na jego temat. Ponieważ jesteśmy na samym początku listopada, a jesteśmy jeszcze przed polsko-ukraińskim forum outsourcingu w Rzeszowie, to wykorzystam tę okazję, żeby Wam ponownie wspomnieć o tym, że warto jest to wydarzenie wziąć pod uwagę, warto jest podjechać na jeden dzień do Rzeszowa, na 19 listopada konkretnie 2019 roku, gdyż to tam będziemy poruszali również kwestie związane z pracą i z rynkiem pracy. Zakładam, że również będziemy się odnosili do tego, jak może wyglądać przyszły rynek pracy w branży outsourcingowej w Polsce i na Ukrainie. Także pamiętajcie, jeszcze możecie się do Rzeszowa dopisać, jeżeli tylko słyszycie ten podcast przed dniem 19 listopada. Zachęcam Was do udziału. A tymczasem bardzo Wam dziękuję jeszcze raz za dzisiejszą audycję. Mówię Wam do usłyszenia, a mówił do Was Wiktor Doktor. To był podcast BSS bez tajemnic.